odzyskujemy Polskę na różnych fragmentach, w różnych miejscach, również w tej polityce historycznej i pomnikowej. Trzeba Polskę odzyskać dla Polaków. Mają stać pomniki chwały polskiej, bo wielkiej bohaterskiej historii. Istnieli bohaterowie w tym mieście, którzy walczyli o rzeczy ważne dla Europy i dla całego świata, od pokoleń. I z tego myślenia wyrasta ta idea łuku triumfalnego, szanowni państwo. Mam nadzieję, że będziecie go popierać. Liczę na to, bardzo. Przypominam, że pod Zaborami Polacy stawiali pomniki, bez żadnej pomocy, żadnych płac oczywiście. Chociażby pomnik Grunwaldzki w Krakowie. W czasie zaborów powstał, proszę państwa. Stawiano kopce, stawiano pomniki Mickiewicza Słowackiego, wyłącznie za społeczne pieniądze. To ma być pomnik ufundowany przez naród swoim bohaterom. Wbrew pozorom nie są to wcale takie wielkie pieniądze, jak na 30-kilkumilionowy naród, proszę państwa. To w gruncie rzeczy starczy każdy z 36 milionów na pozłotówce i mamy pomnik budowany. Tak. To nie są takie niewyobrażalne pieniądze. To chodzi tylko o to, żeby ta akcja przyjęła taki zasięg, proszę państwa, żeby dotarła do wszystkich, którzy myślą po polsku. A jest ich, okazało się, w ostatnich wyborach nawet dosyć duża grupa. Pierwsza zwrotka dotyczy wymarszu kadrowej kompanii komendanta Piłsudskiego 6 sierpnia, 101 lat temu, na wojnę z Rosją. 6 sierpnia będzie zaprzysiężony nowy prezydent Polski, Andrzej Duda. Niesamowite! Tak jak wtedy ruszyła jedna kompania chłopców z drużyn strzeleckich, żeby odzyskać niepodległość. Tam wielkie imperialne potęgi w tej wojnie brały udział. I tu chłopcy z drużyn strzeleckich poszli, że oni odzyskają niepodległość. Przecież, proszę państwa, to było niewyobrażalne. To jak fantazja brzmiało. A jednak się udało. To się powiodło. Bo z pierwszej kompanii powstała pierwsza brygada legionów, potem kolejne brygady. Pod koniec wojny Polska dysponowała potężną siłą zbrojną. Doszły błękitna dywizja generała Haldera z zachodu, ze wschodu do Bora Musińskiego dywizja. I Polska dysponowała potężną siłą zbrojną i wygrała pierwszą wojnę, o czym mówiłem już, prawda? Ale to pokazuje na ten symboliczny gest, na ten wymarsz jednej kompanii młodych chłopaków, żeby odzyskać niepodległość. Niesamowita jest nasza historia. Proszę państwa, jak to się wszystko z sobą łączy. Patrzcie, jak się zna trochę historię, jak to niesamowicie się przenika, teraźniejszość i historia. Prawda? I my teraz 6 sierpnia po naprawdę potężnej walce, może nie zbrojnej, ale mentalnej, psychicznej, wygraliśmy znowu coś ważnego dla Polski. I to jest znowu ten pierwszy marsz. Druga zwrotka dotyczy właśnie 20 roku sierpnia, 15 sierpnia 20 roku, czyli bitwy warszawskie, proszę państwa, kiedy runęła na nas nawała bolszewicka. Trzecia zwrotka dotyczy sierpnia 44 roku, czyli powstania warszawskiego, które widziałem na własne oczy, miałem 7 lat. No, starsi koledzy mnie zabrali do powstania, byłem za mały i się pod nogami plątałem, ale wszystko to dotyczy powstania, proszę państwa, czytałem dziesiątki lat do dzisiaj, czytam, co piszą, jak komentują. Jest przerażająca ilość agentów rosyjskich i niemieckich, którzy opluwają pamięć bohaterów powstania. Zwróćcie uwagę, tylko się sierpień zbliża, natychmiast w wiadomej gazecie pojawiają się bardzo mądre artykuły, czy to w ogóle miało sens. Oni się teraz w gazety Michnika zastanawiają, czy to miało sens. Proszę państwa, sens w walce Polaków, w walce w powstaniu warszawskim nadali uczestnicy tego powstania. Oni wiedzieli, co robią. Nie byli głupszym pokoleniem niż nasze. Oni doskonale wiedzieli, co robią. Oni sens tego powstania zadokumentowali ofiarą swego życia. To chyba nie mało jest. I proszę państwa, te wszystkie rozważania właśnie przekazy rosnicy, tak walczyć, jak się nie ma szansy, żadne bez sensu. Walka o wolność, proszę państwa, nigdy nie jest głupia. Walka o wolność nigdy nie jest beznadziejna. Ale o tym wiedzą tylko Polacy, którzy od pokoleń walczą o naszą i waszą wolność. Niemcy i Rosjanie od pokoleń walczą o naszą i waszą niewolę. Zwracam uwagę na to. Nigdy nie walczą o nic godnego, szlachetnego, wielkiego. Oni zawsze walczą o zniewolenie innych narodów, a zwłaszcza Polski. Co to szczególnie dojmującego dla tych lewaków, dla tego ogólnoświatowego lewactwa, że obaliła ustrój klasy robotniczej.
państwa. Oni wtedy przestawiło się lewactwo na sprawy obyczajowe. Tak, oni są tylko dlatego lewicowi, że są, prawda, chłopiec chłopczykiem i dziewczynka dziewczynką. To się lewica. A cała ta walka klas, cała ta cała obłąkana ideologia łacistowska się skończyła. Została skasowana przez polskich robotników, przez Solidarność. Naród polski walczy od setek lat o tę samą sprawę w gruncie rzeczy. O swoje miejsce w historii Europy, o swoje miejsce na swojej ziemi. Zniewalany, niszczony, katowany, zamęczany. Ponieważ mamy teraz, no może nie całą wolność, ale pół wolności, bo przypominam, że III Rzeczpospolita powstała w półwolnych wyborach, w związku z tym jest półwolna. Uwagę, bo on zwrócił kiedyś taki incydent, wypowiedź prezydenta Putina, kiedy powiedział, że wysyła konwój z pomocą humanitarną. Stębiałe. Ręce i spodnie mi opadły ze zdziwienia. Z pomocą humanitarną. Ten naród żadnej pomocy humanitarnej nie udzielił nigdy nikomu w całej swojej historii. To jest wykluczone. To jest sprzeczne z ich mentalnością, moralnością wszystkich. Oni tego nie chcą nikomu pomagać humanitarnie. Oni pomagają wyłącznie po bratersku. Braterska pomoc to była pomoc na przykład dla Węgrów w 1956 roku. To była pomoc dla Czechosłowacji w 1968. To była pomoc dla Afganistanu. To była braterska pomoc. No i dla Polski w 1939. Przecież oni z braterską pomocą wkroczyli. Prezydent Putin powiedział coś, co mnie dotknęło osobiście. Postanowiłem zastąpić naszą dyplomację, która się nie zajmuje sprawami, której powinna, i napisałem notę. Panie prezydencie Putinie, słyszałem, jak pan ogłosił, że w Polsce są obozy szkoleniowe dla nacjonalistów, faszystów i antysemitów. Jestem zainteresowany takim szkoleniem. Niestety nikt w Polsce nie wie, gdzie to się odbywa. Proszę o adres. Interesuje się sprawą z powodów osobistych i wstydliwych, bo parę razy w życiu jakieś świnie takie właśnie wymyślały, a ja nie wiedziałem, jak się zachować. Nie wiem, co taki faszysta, antysemita i nacjonalista jak ja powinien zrobić w konkretnej sytuacji. Czy lać mordę, czy się popłakać ze śmiechu, czy posikać ze strachu, czy zrobić w gacie jak rząd polski. Pierwszy raz dowiedziałem się, że jestem nacjonalistą w 80 roku, kiedy moja pieśń, że Polska była Polską, stała się hymnem powstającej Solidarności. Natychmiast napisała o tym prawda moskiewska, że to jest hymn polskiego szowinizmu, który natychmiast trzeba zwalczyć, skasować, zniszczyć, prawda, wtłoczyć, i zadzwonili do swojego generała w polskim mundurze, żeby skasował ten utwór i całą Solidarność. Takie były, proszę państwa, efekty tego przyzwania mnie nacjonalistą. Piętno faszysty pojawiły się, kiedy uczestniczyłem nie tak dawno w Marszu Niepodległości, 2-3 lata temu. Jakoś tak jest, że nasz rząd i prezydent nie są zadowolone, kiedy naród świętuje niepodległość. I co roku przy jakichś prowokatorów przebierają w kominiarki, prawda, i ten marsz rozpędzają. Ale zdarzyło się, że ktoś podpalił budkę. Okazji, proszę pana. I był w mundurze bez emblematów i dystynkcji, jak na Krymie. Proszę pana, separatysta, pokazało się po pewnym czasie, nazywa się Hienkiewicz. I był ministrem. To niesamowite. To pan Wienewicz, to prawda, jest faszystą i podpala u nas i prowokuje. Przecież nie ja, więc ja się chcę dowiedzieć. Antysemitą nazwał mnie niedawno, że to jest człowiek z mojego pokolenia, starszy człowiek, jakiś recenzent, który pół wieku temu był w kabarecie pod egidą i zauważył na przedstawieniu dygnitarza z tamtej partii Moczara. I teraz po latach ten człowiek się przypomniał i napisał, że ja jestem antysemitą, bo widział na widowni Moczara. Dobrze, że częściej nie przychodzi. Napatrzyłby się na różne typy. Przywołuję tę sytuację i te pojęcia, ponieważ pragnę uświadomić panu, że wymyślają mi w ten sposób ludzie niegodni. No po prostu czuję ich bydlaki szkolone w Rosji, a nie w Polsce. Dlatego mam propozycję, niech pan ze mną nie zadziera. Już paru takich wodów przeżyłem. Szlak po nich zaginął. To Belgii kwalifikują się do sądu w Strasburgu albo Piotrkowie Trybunalski.
człowiekiem zapracowanym, nie chcemy się włóczyć po sądach, odstąpię od pozwu, jeżeli otrzymam solidną rekompensatę finansową. Do biednych pan nie należy, a towarzystwu patriotycznemu każdy milion złotych się przyda na budowę łuku triumfalnego zwycięstwa nad ruskimi bandytami. Z wyrazami bez szacunku. Zachęcam wszystkich, pracujcie usilnie. Nasi poprzednicy mieli trudny. Musieli zbroją w ręku, strajkami państwa podziemnym. My możemy, proszę państwa, siłą argumentów, siłą moralną. Dlatego, że główny powód tego nieszczęścia tym rządem przecież pospolitej to jest brak moralności. Wszystkie paskudztwa, jakie oni wyprawiają, bierze się z braku moralności po prostu. To są głęboko niemoralni ludzie. To jest dekret Golata. Nie może być demokracji, jeżeli rządzą ludzi bez moralności. Dlatego trzeba ich wyrzucić na śmietnik historii, całe to towarzystwo.